Oczywiście można odnieść wrażenie, że w ciągu ostatniego roku pan prokurator krajowy Staszak mógł się zajmować tego typu działaniami, które zmierzały w kierunku zbierania haków na polityków opozycji. To wyjaśni najpewniej w przyszłości komisja śledcza. Natomiast my chcemy w dniu dzisiejszym złożyć wniosek o poszerzenie zakresu obecnie działającej komisji śledczej do spraw nacisków i chcemy mieć możliwość przesłuchania pana Staszaka, pana Ciąkalskiego na te wszystkie okoliczności, które budzą wątpliwość, a które wiążą się ze sprawą rzekomego przestępstwa przy ujawnieniu akt prezesowi Kaczyńskiemu przez ministra Ziobrę i w kilku innych sprawach, gdzie rola pana Staszaka jest niejasna. Dlatego ten dzisiejszy artykuł w Rzeczpospolitej potwierdza, że za rządów ministra Ciąkalskiego mogło dochodzić do działań, których celem było zbieranie haków na polityków opozycji.